Dolnośląski Ośrodek nr 13 dla niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu. Tuż obok ruchliwa ulica. Wychowankowie placówki przyznają, że brak sygnalizacji świetlnej utrudnia im przejście na drugą stronę chodnika. Boję się, jak przychodzę tutaj przez pasy, przepraszam, to jest piątek, bo wtedy jadę do domu. Po prostu słabo widzę. Jak to siedzie z oddali, to nie zawsze mogę to zauważyć. Jak mówią uczniowie, takich miejsc problematycznych dla niewidomych jest we Wrocławiu wiele. Dość dużym problemem jest to, że światła nie są udźwiękowione, albo to, że na niektórych przejściach są te żółte guzy zaznaczające przejście przez ulicę, na innych nie ma. Na jednych ulicach są chodniki, na innych nie ma. Zdarza się przykładowo, że przy dworcu głównym mamy przejście dla pieszych, to takie duże. I ono jest niby udźwiękowione, ale jest udźwiękowione w ten sposób, że go nie słychać. Naprzeciw osobom niewidomym wychodzi hiszpański twórca Antoni Abad, który stworzył wirtualną aplikację Blind Wiki. Platforma już działa na terenie Wrocławia. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą nagrywać komunikaty dotyczące niebezpieczeństw na ulicach miasta. Ja, mając Blind Wiki, nagrywam komunikat pod tytułem: Powstańców Śląskich, na przykład od ronda do arkad. Uwaga na drzewa na wysokości waszej twarzy przez 500 metrów. I osoba, która ma Blind Wiki, posługuje się nią, idzie sobie Powstańców Śląskich i nagle słyszy: uważaj na drzewa. Zdaniem pani Oli aplikacja Blind Wiki nie zastąpi białej laski ani psa przewodnika, ale da coś o wiele więcej. Zaktywizuje osoby niepełnosprawne do działania na rzecz poprawy jakości życia. Blind Wiki pokazuje, że ty też możesz pomóc. Jeżeli ty weźmiesz Blind Wiki, pochodzisz, ponagrywasz komunikaty i zrobi to twój kolega, twoja koleżanka, prezes twojego koła w Polskim Związku Niewidomych na przykład, to stworzymy sobie bazę, dzięki której będziemy samodzielni. Blind Wiki to także wymiana doświadczeń pomiędzy niewidomymi a widzącymi mieszkańcami Wrocławia. Już 28 października w klubie Proza konferencja na temat działania aplikacji. Debata zakończy się wspólnym spacerem prezentującym miasto z innej perspektywy. Klaudia Nawrocka, Echo 24.